Zapraszam do polubienia i subskrypcji kanału Polsko-Indyjskiej Rodzinki. Jeśli film Wam się podoba, to nie zapomnijcie skomentować, udostępnić i polajkować. Cieszymy się, że jesteście z nami. Witajcie kochani. Nie planowałam dzisiaj nagrywać, ale potem byliśmy w paru sklepach i chciałam pokazać ten gluten free, a po drodze mieliśmy przystanki najpierw w bibliotece, teraz na miejskiej plaży. A ogólnie jechaliśmy do miasta na zajęcia logopedyczne dla Arwiego. No więc taki krótki przekrój tego, co dzisiaj będziemy robić. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zapraszam. Rooster and chicken, both okay. Ma sheep. Mummy. Mm-hmm. Rabbit. Duck. Pig. Dog. Donkey. No, and I, okay? Fox. Caterpillar. Joker. Goat. Może zacznijmy od tego, że jesteśmy na tej miejskiej plaży. Ja leżę na leżaczku, a dzieci się bawią. I teraz zrobimy szybki haul zakupowy z Poundlanda, zanim wszystko się rozejdzie. Więc zacznijmy od krupek, które są gluten free. Chcecie? Ali want? Mam dwa smaki. To dla mnie przemycone, żeby nie widziały. I teraz takie samochodziki za funciaka, żeby się teraz bawić tutaj w tym piasku. No to Anaja też musiała coś dostać. Dostała konika też za funciaka. I laleczkę za funciaka. Skarpetki musiałam kupić dzisiaj. Więc inne są dinozaury dla Arwiego. No, a tutaj my chcieliśmy kupować te lody gluten free, ale są te mrożone takie, wiecie, soki. I to jest właśnie taniej i lepiej i dla wszystkich, i dla dzieci lepiej, i dla nas lepiej. No i dużo taniej, więc widziałam trzy rodzaje. Jim to Fruit Shoot i Tango. I tu jeszcze takie ludki Lego. Też za funta. Ketchup za 2 funty. I 3 koszulki. Okay, you share. Give to RV one. And La Kania. Kania. Na wszystkie zabawki wydałam 4 funty, nie? Bo lalka, konik, ludziki i samochody. Wszystko po funcie. To wcześniej byłam w Morrisonie, gdzie pokazałam właśnie bezglutenową kółkę, więc teraz Wam to pokażę.
na przystanku w drodze powrotnej do domu. Ogólnie to chciałam nagrać haul zakupowy z Azdy, taki wielki, co zrobiliśmy. Ale chyba ten wstęp był fajny. Więc teraz wrzucę wszystko to, co nagrałam wtedy. Właśnie pokroję mu jedną czekoladę. No. Nie wiem, jak coś tam jeszcze miałam, to powrzucam. Gluten free, lactose free, egg free, wszystko takie jest dużo droższe. I szczerze współczuję wszystkim, którzy muszą to jeść, bo no, dla mnie smak jest no, niekiedy bardzo ciężko i do przełknięcia. Ale to jest kwestia przyzwyczajenia i niektóre rzeczy są naprawdę dobre. Na przykład takie kulki serowe kupiliśmy, no to dzieci zjadły pół paczki. Dla mnie to jest takie śmierdzące, te kulki serowe, ale te glutenowe też są śmierdzące, więc i może mu też smakowało, mi akurat to nie bardzo, ale co mi tam smakowało? Te muffiny są dobre, chleb bez różnicy mi, to mleko kozie też może być, więc no, wszystko zależy od punktu widzenia. No to teraz wrzucam Azdę. To największe, to są nasze takie pierwsze zakupy, to zrobiliśmy, jak przyszliśmy na gluten free, bo my to w sumie przyszliśmy na wakacjach, więc wiecie, tylko byliśmy na mięsie, owocach i warzywach, a potem jak wróciliśmy do domu, no to właśnie zrobiliśmy takie wielgachne zakupy bezglutenowe, z mąkami, a jeszcze płatki kupiliśmy bezglutenowe na wakacjach. Mleko kozie. No, w każdym bądź razie mam nadzieję, że Wam się taki odcinek podobał, że doszły tutaj jakieś osoby bezglutenowe, które były ciekawe, jak to wygląda w Anglii. Tabujnie. To ja bym takiego czegoś może nie oglądała sama, chociaż kiedyś. Ale teraz powiem Wam, że dużo się takich zmieniło, bo no muszę używać tych produktów i na przykład jestem ciekawa, które tak smakują najbardziej zbliżone. A najlepiej jakby jakieś takie bezglutenowe i bezmlekowe rzeczy normalne, a nie z tych, wiecie, free for, bo one są podwójnie płatne. Przykład już nie robimy nuggetsów, te ostatnie nuggetsy, które kupiliśmy. Teraz sama z kurczaka robię. Pałki z kurczaka też rzucam, wiecie, szybciej, łatwiej i dużo, dużo taniej. Więc no, rybkę jedzą, kurczaczka jedzą, naleśniki te bezglutenowe to są niezbyt smaczne dla mnie, no ale dzieci jedzą, więc ale tylko tak na mego świeżo, bo zaraz takie odgrzewane czy tam w sumie po godzinie to już są takie, jakieś takie żujące. Bas, bas! No, więc teraz wrzucę Azdę.
That's it? That's it? That's it. Okay. Oh, a nappy? Okay. Teraz się z wami jeszcze pożegnam, więc mam nadzieję, że się podobało. Na razie, pa! Get kick. Pierwszy raz kupiłam coś takiego i będziemy próbować chicken tikka masala i chicken jalfrezi. No, zobaczymy co to. Jak otworzę, to też nakręcę. Postaram się, jak nie będziemy w biegu. Mamy ryż, chicken tikka masala, cebulowe padis i okej, to jest chicken masala chyba. Jadacie takie gotowe indyjskie dania? Ja nigdy, ale wtedy przynajmniej prawidłowe nazwy tych dań poznam. No, zobaczymy jak to będzie po podgrzaniu. Więc danie było dosyć smaczne, niepikantne, trochę za bardzo pomidorowe, aczkolwiek jak ktoś lubi indyjską kuchnię, ale przeszkadza mu pikantność, to jak najbardziej polecam. Mój mąż mówił, że kiedyś jadał częściej takie właśnie gotowe. Oczywiście zanim mnie poznał, zanim ja zaczęłam gotować. Ja pierwszy raz jadam takiego gotowca. I no, byłam mile zaskoczona, bo było dosyć smaczne. Ale no mówię, takie trochę za bardzo pomidorowe. Kwaśne po prostu z pomidorów, ale dobre. Dosyć dobre. Więc jak najbardziej polecam. Może kiedyś przetestujemy więcej takich indyjskich dań. Chcielibyście? Myślicie, że to by było ciekawe? Co smakuje naprawdę po indyjsku, a co tylko z nazwy jest indyjskie? Dajcie mi znać koniecznie. No tak, oczywiście pokazuję swój bałagan. Na razie, pa! Pa! Pa, pa, pa! Bu, bu, bu! Brum, 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 brum! Pa, pa, pa! Bu, bu, bu!
Hop little bunny, hop hop hop. Hop little bunny, hop hop hop. Hop little bunny, hop hop hop. Hop 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 hop.